Witamy Państwa i zapraszamy na niezwykle ciekawie zapowiadający się piłkarski mecz. Nazywam się Dariusz Szpakowski. Towarzyszyć mi dzisiaj będzie Jacek Laskowski. Obejrzymy dziś razem spotkanie fazy grupowej rozgrywek pucharowych. Arcyciekawe spotkanie przed nami, Jacku. Stawką są niezwykle cenne 3 punkty i trzeba będzie na nie ciężko zapracować. Obie drużyny będą chciały udowodnić swoją wyższość, a to dla nas gwarancja świetnego widowiska. Może być niezłe widowisko. Właśnie rozpoczęli. Oto i ustawienie, w jakim dzisiaj zagra zespół. Jeśli chodzi o formację w wyjściowym składzie, to 4-3-3 to już właściwie klasyka. Takie ustawienie z dwoma bocznymi napastnikami sugeruje, że taktyka zakłada ataki skrzydłami i dośrodkowania, a to zawsze jest widowisko. Dodatkowo pomocnicy również mogą czasem podłączyć. To może im dać prowadzenie. Ależ znakomicie obronił. Dośrodkowuje z rzutu rożnego. Piękna interwencja. Piłka wyszła na aut. Rozpoczną Polacy. Zieliński. Może dośrodkować. Obrońca wyjaśnił niebezpieczną sytuację. Piotr Zieliński. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. Piotr Zieliński. Wydaje się nie do powstrzymania. Mija przeciwników seriami. Zostawił obrońców w tyle. Świetna sytuacja. Bramka! Udało się! Brawo! Taktyka zdała egzamin, a wysiłek nie poszedł na marne. Tym wysokim pressingiem zmusili rywali do błędu. No i ten błąd wykorzystali. Obrona popełniła błąd, który skwapliwie wykorzystał. Co tu dużo mówić, świetna indywidualna akcja. Pokazał pełnię swoich możliwości i nie dał żadnych szans bramkarzowi. Piłka znowu w grze. Reprezentacja Polski prowadzi. Willy Boli. Polacy przejmują piłkę. Rafał Kurzawa. Niestety, strata piłki. Świetnie to zrobił! Może teraz jest okazja. Mamy bramkę! Doskonale zachowali się po stracie piłki. Nie spisali całej akcji na straty, tylko natychmiast założyli wysoki pressing. Nie dali rywalom czasu na spokojne rozegranie. Wykorzystali błąd. Przejęli piłkę. Teraz mogą świętować. I mamy bramkę! Arkadiusz Milik, ależ imponuje mi ten chłopak! Mimo tych wszystkich kontuzji zawsze wraca i imponuje formą. I to już nie pierwszy raz. Wystarczy popatrzeć na minę trenera. Wie, że mają ten mecz w garści. Może być naprawdę zadowolony z postawy zespołu. No i mamy drugą bramkę. Drugi zespół ciągle bez gola, ale to jeszcze nie koniec. Tracą piłkę po tym podaniu. No, bardzo ładnie przeciął to podanie.
podanie do Milika. No i wysoko, ponad poprzeczką. Kiepskie podanie, zupełnie bez pomysłu, strata piłki. Musi uważać, rywal blisko. Zieliński. Nie zdążył za nim. No, zastąpił bramkarza. Ładna akcja skrzydłem i szansa na dośrodkowanie. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Może coś z tego będzie. Może dogrywać. Nie udało się wyjaśnić sytuacji, z tego wciąż coś może być. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. I tak oto tracą piłkę. Polacy przejmują piłkę. Dobre podanie za plecy obrońców. Prostopadle, udanie. Przebojowe zachowanie bramkarza, który widząc niezdecydowanie napastnika, dosłownie zdjął mu piłkę z nogi. Rzeczywiście zrobił to idealnie. Żurkowski zostawił za sobą trochę boiska. Ależ gorąco, ależ tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy... Będzie strzelał? Znakomicie zablokował. Koniec pierwszej części spotkania. Pierwsza połowa należała do naszych orłów. Miejmy nadzieję, że drugie 45 minut też będzie należało do Polaków, że wygramy w tym spotkaniu. Rozpoczęli drugą połowę. Będzie chyba podawał. Ładnie przechwycił piłkę. Milik! Było blisko, jednak słupek. Piłka wciąż w grze. No i strata piłki. Cały czas biegnie z piłką. Bardzo dobry odbiór. Piotr Zieliński. Czy utrzyma się przy piłce? Zaczyna to wyglądać ciekawie. Świetna obrona. Będzie okazja do kontry. Nicola Pepe. Znakomicie to przechwycił na połowie przeciwnika. Sędzia pokazuje aut dla Polski. Trener decyduje się na zmianę. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Na piłkę. Co z tego wyniknie? Wciąż Lewandowski przed szansą. Skuteczna obrona. Pięknie, pięknie, pięknie. Gol dla Polski. No, jestem wzruszony.
A oglądając powtórkę, można powiedzieć, że znakomicie wyczuł to i bezbłędnie wykorzystał. Tak, przeczuł niefortunną interwencję bramkarza i odpowiednio zareagował. Te dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. Może coś z tego będzie. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. No, mogą teraz skarcić rywali. To mogłaby być obiecująca kontra, ale nic z niej nie wyszło. Trener zdecydował się na wymianę zawodnika. To dzisiaj najsłabszy element w układance trenera. Właśnie mamy na ekranie tego potwierdzenie. No, nie idzie mu wyraźnie w tym meczu. Nie pracuje należycie z przodu, nie pokazuje się do podań. I widzimy na ekranach, że niezbyt często jest przy piłce. Może jego koledzy też mogliby jakoś sprytniej zagrywać na wolne pole, ale to on musi pokazać chęć. A tak, bez jego bramek przegrywamy. Milik! Wyciągnięty jak struna, sięgnął piłki. Piłka dośrodkowana z rogu. Dał się oszukać. Gwizdek i mamy rzut wolny. Kibice drużyny, która jest faworytem tego spotkania, wstali z miejsc. Skandują, zawsze głodni bramek. No, kiedy przychodzisz na mecz swojej drużyny ze słabszym rywalem, nie dopuszczasz do siebie możliwości innego wyniku jak zwycięstwo. Jeszcze 15 minut do końca regulaminowego czasu gry. Nieporozumienie i strata piłki. Świetnie, prostopadle. Może teraz jest okazja. Tak, gol! Właściwy człowiek we właściwym miejscu. Przy strzale z tak małej odległości bramkarz nie miał nic do powiedzenia. Powtórka obnaża beznadziejną, defensywną grę. Wystarczyło tylko kopnąć we właściwą stronę. Dobry zawodnik nie marnuje takich prezentów. Trudno, trzeba grać dalej. Muszą się otrząsnąć i robić swoje. Wystarczy popatrzeć na minę trenera. Wie, że mają ten mecz w garści. Może być naprawdę zadowolony z postawy zespołu. No, nie mają dzisiaj zupełnie litości dla rywala. Do końca regulaminowego czasu jeszcze 10 minut. Czyste zagranie przejmuje piłkę. Polacy teraz w posiadaniu piłki. Milik. Jest dobrze ustawiony. Co zrobił? Kolejny raz udanie interweniuje. Milik ma szansę. Proszę i mamy bramkę. Taktyka z wysokim pressingiem się opłaciła. Wymagało to sporo pracy, wielkiej dyscypliny, ale jest efekt. Najpierw w postaci zdobytej piłki, a potem groźnej akcji i bramki. Jeszcze jeden gol umacniający ich prowadzenie. Z przyjemnością oglądałem ich dzisiejszą grę. Zdeklasowali przeciwnika w każdym elemencie. Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt różowo. Dobrze teraz odczytał intencje, przejął piłkę. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. No, teraz mają szansę. Przeciwnicy złapali Lewandowskiego w pułapkę offside'ową.
Słychać zatem ostatni gwizdek sędziego i z wygranej mogą cieszyć się kibice drużyny gości. Może nie ma ich tutaj zbyt wielu, ale to oni teraz najgłośniej śpiewają. Wszystko im dzisiaj zagrało. Byli świetni w odbiorze, znakomicie wyprowadzali ataki. Obrona też nieźle się spisała, choć roboty może i nie miała zbyt wiele. Ale przede wszystkim skuteczność była dziś kluczem do tego okazałego zwycięstwa. Sztab trenerski wykonał dobrą robotę i może być dumny ze swoich podopiecznych. Może być niezłe widowisko. Właśnie rozpoczęli.